się wydaje, że to nie miało znaczenia, nawet jakbyśmy 2-0 czy 1-0 wygrali, to tak naprawdę ten mecz nie jest w ogóle odzwierciedleniem tego, co może być mecz z Grecją. I to też nie ma też za bardzo do tego podchodzić, że 4-0, nie wiem, przyjęliśmy dzisiaj 4 bramki, to tak samo będzie z Grecją. To jest zupełnie co innego, my zdajemy sobie z tego sprawę i na to też będziemy przygotowani. Czy ten wynik reprezentacji Rosji zrobił na Was jakieś wrażenie? 3-0 z Włochami? Nie, Włosi mają tam problemy, z tego co słyszałem i myślę, że też na nich się na pewno odbiło. Ale mi się wydaje, że to dla nas może być lepiej, że może Rosjanie się poczują zbyt pewnie i to wykorzystamy. Z kolei te wyniki Greków i Czechów mogą napawać optymizmem. Czy tak samo jak w odniesieniu do Rosjan w ogóle nie bierzecie pod uwagę tych wyników na czekolwiek? Znaczy w jakimś stopniu na pewno będziemy brali, ale to co się będzie działo na meczach mistrzostw Europy to będzie zupełnie co innego. I co z tego, że jakiś tam wynik padł przed meczem, przed turniejem, a w turnieju będzie zupełnie co innego i wiele razy tak było. W innych turniejach się nam przeznaczyła czy Europy, więc ja bym za bardzo tego tak też nie brał tego tak pod uwagę, tylko raczej się skupił na tym, co mamy po prostu w danym meczu czy z Grecją, czy później z Grecją wykonać i zrobić wszystko, żeby zdobyć te 3 punkty.